O czym chciałam mówić? Przede wszystkim o tym, że jeśli jesteś osobą, która pracuje z ludźmi, powinnaś wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co może się zadziać. Dlaczego? Dlatego, że wchodzenie w głąb człowieka, a już tym bardziej praca z energią, powoduje to, że są usuwane z ciała blokady energetyczne, różne traumy i gdzieś rzeczy, których nie są widoczne dla Was, ale osoba, która pracuje z energią, powinna wiedzieć, co robi. Nie można doprowadzić do momentu takiego, że osoba, która przychodzi do Ciebie, będzie czuła się źle, albo będzie czuła się podenerwowana, albo będzie czuła w środku duży niepokój, wewnętrzne jakieś takie roztrzęsienie, bo w takiej sytuacji, jeśli takie coś się zdarzy, to osoba będzie czuła, że Ty nie jesteś tą osobą, do której powinna przyjść. Ja nie powiem, że przestrzegam, ale należy się zastanowić, co robimy, bo nie każdy nadaje się do danej terapii. Jeśli Twoja koleżanka będzie na przykład korzystała z jogi Kundalini i zaprosi Ciebie na taką sesję, żebyś poszła z nią, to jeśli czujesz się gotowa, jeśli wewnętrznie czujesz, że to jest Twoje, ponieważ ja czuję, że to jest dla mnie, to jest okej. Ale jeśli idziesz tam ze strachem, jeśli nie wiesz, co się wydarzy, ponieważ gdzieś Twoje blokady jeszcze są potajemnie w ciele, to wtedy może dojść do sytuacji, że zacznie się to uwalniać i może być sytuacja taka, że będziesz czuła się bardzo niedobrze. Oczywiście osoba, która się zajmuje różnymi terapiami, powinna mieć z Tobą kontakt, bo jeśli Ty czujesz coś wewnętrznie nie tak, to powinnaś się do niej zwrócić. Przyszła kobieta, która raz, że była na takich warsztatach i uwolniła pewnie wiele w jodze Kundalini z tego tytułu, że tam się pojawiła i pracowała, i przyszła na sesję terapii dalszy ciąg. I co się wydarzyło, że osoba, która pracuje świadomie z energią, nie mogła sobie z tym poradzić. Poprosiła mnie o pomoc, żebym zajrzała do tej kobiety, żebym zobaczyła, co tam jest. Powiem tak, wszyscy rozwijamy się w swoim tempie i to jest naturalne. I ja nie jestem lepsza od kogoś, ani Ty nie jesteś lepszy ode mnie. Każdy ma swoją drogę, każdy wie, co powinien zrobić, i jeśli to czujesz, jeśli wewnętrznie czujesz się dobrze w tym i czujesz, że to jest dla Ciebie, bo tak naprawdę w cudzysłowie w tym pływasz, to jest dobrze dla Ciebie. I wykorzystaj to do pracy z innymi ludźmi, ale jeśli czegoś nie wiesz, jeśli próbujesz albo działasz po omacku, to jest to bardzo niebezpieczne. Ja też nie wykonuję wszystkiego, ponieważ ja na wszystkim się nie znam. Ja się znam na tym, z czym pracujesz, czego doświadczam. Ja najwięcej uczę się od ludzi, najwięcej uczę się na doświadczeniach, na sytuacjach, które do mnie przychodzą. Ja też nie byłam, mnie też nie nauczono od razu wszystkiego. To wszystko jest proces. To wszystko potrzebuje czasu, potrzebuje dotknięcia, potrzebuje uwolnienia u osób i tylko wtedy będziesz wiedziała, jak dalej pracować z ludźmi. Dlatego jeśli jesteś osobą, która pracuje w różnych, czy jesteś terapeutą, czy osobą, która pomaga innym osobom, czy jesteś uzdrowicielem, czy jesteś po prostu człowiekiem, który idzie swoją drogą, swoim rozwojem, to pamiętaj, że żebyś mógł pójść dalej, żeby doświadczać czegoś nowego, to należy wiedzieć, że to, co zrobiłem dotychczas, robię dobrze. Nie zaczynaj wszystkiego od razu. Zacznij małymi krokami, tak żebyś czuł, że w tym jesteś dobry, że Ty to rozumiesz, że Ty nie potrzebujesz dalszej pomocy właśnie w tym temacie. Ja zachęcam wszystkich do rozwoju duchowego, do rozwoju jakkolwiek by to nazwać, ale małymi krokami.
Nikt nie jest idealny, ja już to tyle razy mówiłam. Zobaczcie, kucharz, który idzie pracować do hotelu czy do restauracji, on też nie robi od razu wielkich dań, chyba że ma praktykę. Ale jeśli jej nie ma, to przykładowo zaczyna od ziemniaków i mizerii. Czy ty jako osoba, która doświadcza rozwoju duchowego, będziesz wiedziała o różnych rzeczach wysokoenergetycznych? Czy będziesz wiedziała o bytach, o pasożytach, o różnych rzeczach, które są, mogą się do ciebie przykleić? Nie. I zachęcam do tego, żebyś zaczęła od podstaw, bo każda praktyka, każde doświadczenie zaczyna się od podstaw. Nie ma drogi na skróty. To się nie uda, bo jeśli będziesz robiła drogę na skróty, to zrobisz krzywdę sobie. Nie tylko sobie, ale też o innym. Dlatego ja uważam, że każdy rozwój potrzebuje czasu. Mój rozwój trwa 12 lat. Ja nie jestem żadną osobą, jakąś, nie wiem, guru, wielki uzdrowiciel. Ja po prostu pomagam. Ja pomagam w różny sposób to, co przeszłam, tego, czego się nauczyłam, czego doświadczyłam, ale to była droga, droga. Może bym powiedziała, że nawet niełatwa, bo ona łatwa nie była, bo nie mogę powiedzieć, że to przyszło mi z nieba. Ale ja tego doświadczyłam i na własnych doświadczeniach, na tym, co przeżyłam, co robię z ludźmi, co przychodzi do mnie, to z tego właśnie tworzę moje uzdrowienie, moją terapię uzdrowienia. I są to bardzo różne techniki, ponieważ to są techniki łączone, ale takie, które ja doświadczyłam na własnej skórze, które ja doświadczyłam z ludźmi, którymi ja się mogę podzielić. Ja się nie dzielę z wami wiedzą z książek, tylko ja się dzielę z wami z wiedzą z doświadczenia. A to jest bardzo duża różnica. Ponieważ książki może przeczytać każdy. Każdy może zakupić książkę, każdy może sobie ją przeczytać, przyswoić, przemyśleć, ale doświadczenie to jest coś, czego tak naprawdę nie dotkniesz. Bo tylko dotkniesz, kiedy pracujesz. A jak nie pracujesz, to nie będziesz mógł powiedzieć coś o tej sytuacji, o tym doświadczeniu, o tym procesie. Dlatego na zakończenie, z czystym sercem, naprawdę z dobrocią dla was. Nie patrzeć na inne osoby, że inne umieją to, a inny widzi już tamto, a ktoś już tego doświadcza, a ja jeszcze tego nie mam. Być może nie jesteś teraz gotowa na to i to jest też okej. To jest twoja droga. W którymś momencie zobaczysz więcej, poczujesz siebie więcej, będziesz miała tą moc wewnętrzną swoją, wtedy, kiedy będziesz silna, kiedy będziesz czuła tą naprawdę swoją energię, wtedy możesz zacząć robić procesy dużo głębsze, ponieważ to, co się dzieje potem w ciele, przywrócenie tego ciała do normalności jest wiele dłuższe. Bo energie pracują różnie, różne rzeczy też są przy nas. I żeby przywrócić taką osobę do prawidłowej energetyki, musi być ktoś, kto raz, że zajmuje się energią, dwa, że widzi troszeczkę więcej lub wie, trzy, że musi się połączyć z daną osobą, żeby móc jej pomóc. Dlatego to nie jest w formie straszenia. Tu nie ma co straszyć. Tak po prostu jest, musisz to przyjąć. My tutaj też na tym świecie nie jesteśmy sami. I może się to komuś wydawać dziwne, może jakaś pani jest odjechana, może kiedyś to zrozumiesz. Ja nie wiem, czy to jest twój czas. To jest moje zdanie, ponieważ ja pracuję z tym na co dzień, doświadczyłam bardzo wiele i to jest moje. I może się ze mną ktoś zgodzić, to jest super, jeśli ktoś się nie zgadza, też ma do tego prawo, ponieważ to jest twoja droga, ale jakąkolwiek byś drogę nie wybrał, to wybierz drogę najlepszą dla siebie, czyli drogę, która pozwoli tobie na rozwój duchowy w swoim tempie.
I tego, kochani, Wam życzę serdecznie, aby to Wasze tempo było takie, jak powinno, żeby to tempo i to doświadczenie było w zgodzie z Wami, z Waszym sercem, z Waszymi myślami, z Waszym sumieniem, żeby to było Wasze, bo to, co Wasze, jest najpiękniejsze. Pozdrawiam Was serdecznie z gabinetu terapii ciała i duszy. Dobrego dnia.